Cześć, zapraszam Was dzisiaj do zrobienia razem ze mną kartki książki. To będzie kartka komunijna. I wykorzystałam do zrobienia tej kartki dwa arkusze. Pierwszy z kolekcji Wedding Day to jest arkusz 03 i tutaj wykorzystywałam te fragmenty, gdzie nie ma tych ślubnych motywów, czyli tak naprawdę to są rogi. A z drugiej strony wygląda tak. I drugi arkusz z About You, arkusz 02, i tutaj wykorzystywałam właśnie te kwiatki. Także to by były dwa papiery sklepowe, jakich używałam. Moja kartka ma rozmiary tak około 14 na 21 cm i właśnie tutaj ta harmonijka to jest taka imitacja stron, tak jak w książce, i stąd nazwa właśnie tej kartki, kartka książka. Wykorzystałam też papier lustrzany. Ostatnio właśnie podoba mi się ten motyw papieru lustrzanego w pracach. Mam też troszkę koronki, którą przykleiłam pod spodem. Tutaj jest skrapek z wykrojnika, wstążka Old Fashion Ribbon, kwiaty z Famiranu, tekturka, troszkę perełek, no i troszkę listków takich z wykrojnika i wycinanych z arkuszy różnych. Kartka jest związana na wstążkę w takim delikatnym różowym kolorze. I w środku mamy po lewej stronie miejsce na życzenia, a po prawej właśnie w tym okienku też taką delikatną, powiedzmy, kompozycję, która składa się z tekturki Pierwsza Komunia Święta i z takiej delikatnej kompozycji kwiatowej. Także tak się prezentuje karteczka. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak ona powstawała, to zapraszam Was do dalszej części filmu, gdzie pokażę Wam najpierw, jak zrobić taką bazę na kartkę książkę, a później będziemy ozdabiać. Potrzebne będą nam trzy arkusze papieru, dwa na harmonijkę i jeden na taką główną bazę. I pierwszy arkusz ma rozmiary 29,7 na 13,5. Wszystkie te arkusze będą miały na długość 29,7, czyli A4. Drugi to jest 20,5 na 29,7, no i trzeci to jest format A4. I zaczniemy sobie od zrobienia bazy. Bieguje na 5,5 cala, to jest około 14 cm. Obracam i bieguję z drugiej strony też na 5,5 cala i po środku zostaje mi mój grzbiecik, który ma rozmiar tak około 2 cm, tam 1,8. Tyle oczywiście możecie słyszeć mojego synka. Bazę już mamy gotową, teraz bierzemy się za zrobienie harmonijek. I ja zacznę od tego, że sobie ozdobię te krótsze brzegi dziurkaczem brzegowym. Można użyć do tego wykrojników, tak naprawdę wszystko to, co macie. Mamy już ozdobione te brzegi i teraz będziemy sobie bigować, żeby właśnie zrobić tą harmonijkę. Z takiego jednego arkusza powstają mi dwie harmonijki. Koniec mojego wzoru z dziurkacza, czyli te kropeczki, ustawiam na pół cala, ponieważ to moje pierwsze bigowanie będzie właśnie miało wielkość pół cala, czyli jakieś 7,3 cm. Jest ono większe, ponieważ te pozostałe bigowania będę robiła na 3/8 cala, czyli tak około na centymetr. Te pierwsze bigowanie robię większe, żeby mi ta harmonijka po prostu nie wystawała spod tej koronki. I takich bigowań co 3/8 cala robię 10.
z drugim arkuszem robię to samo, ale to później. Teraz muszę sobie poodcinać tutaj nadmiar tego papieru. Odcinam na ostatnim, 10 biegowaniu. Mamy już wszystko pobigowane, poprzecinane i teraz będziemy sobie zaginać harmonijkę. I tutaj właśnie pierwsze zagięcie to jest ta strona ładniejsza dziurkacza, a kolejne to jest już w przeciwną stronę. I tak na przemian. Żeby właśnie powstała nam taka harmonijka. Teraz pozostało nam sklejenie tych harmonijek. Ja robię tak, że zawsze tą krótszą harmonijkę biorę na wierzch tej dłuższej i sklejam tylko z tyłu i z przodu, czyli tych środków w tej harmonijce nie sklejam. Tak, żeby ona była właśnie taka luźna, fajna, żeby tworzyła się taka imitacja tych stron.
mamy już zrobioną w tą harmonijkę i ona będzie wyglądała tak właśnie tutaj w tej kartce. Ja tą harmonijkę przykleję dopiero później, jak już będę miała oklejoną bazę w środku. Także zabieramy się za oklejanie bazy.